jesteśmy bezpieczni. Borek, po świetnej gali KSW 78, tak na gorąco, jakbyś ocenił to, co się dzisiaj działo w Szczecinie? Czwórka z plusem albo piątka dla Wojka Rysiewskiego, bo myślę, że dobrze zbalansowana ta karta. Były walki stojące na bardzo wysokim poziomie, którego się spodziewaliśmy. Main event, jego największą wartością była osoba Michała Materlia, także pewien potencjał emocjonalny, który zawsze gdzieś wytwarzają rewanże, a zwłaszcza jeśli w swoim domu, na swojej ziemi walczy ktoś taki jak Michał Materla. A bardzo lubię też, jeśli na karcie znajdują się takie pojedynki, które potencjalnie mają bardzo wysoki możliwy współczynnik nokautów. Pomyślę, że to buduje fajny rytm gali, fajny rytm transmisji. Ludzie nie mrugają, z otwartymi szeroko oczami po prostu oglądają te walki od samego początku do samego końca. I tak patrzę na zegarek, tak się to powinno kończyć. 23:30, dziennikarze popracują pół godziny i o 24:00 można po prostu pójść na zasłużony sok pomarańczowy. Matuszu, jest taki etos dziennikarski, że należy zachowywać tą obiektywność i wobec zawodników zagranicznych, i wobec Polaków. Natomiast ta gala przyniosła takich dużo konkluzji. Czy te serca jednak w pewien sposób nie krwawiły tutaj, jeśli chodzi o na przykład kwestię Borysa Mańkowskiego? No jeśli ja spojrzę wstecz i mam świadomość, że jestem z Federacją KSW od 2004 roku i uczyliśmy się wspólnie tego sportu i doświadczałem kariery wielu mistrzów, to czy się komuś podoba, czy nie, tak jest skonstruowany ten świat, że ktoś, kto powoli idzie w kierunku pasa mistrzowskiego i ma swój prime, to potem albo wolniej, albo szybciej z tego szczytu, jak to w życiu musi zejść, w każdym zawodzie, więc myślę, że mistrzowie mają ten przywilej, że mogą i powinni kończyć kariery, albo podejmować decyzje dosyć trudne i przykre dla siebie, dla otoczenia, na swoich zasadach. Oni znają swoje ciało, oni znają swoją głowę, oni widzą każdego dnia, kiedy wstają, czy dalej w ich głowie, w ich ciele jest pasja, żar, chęć, żeby iść na trening, żeby się zmęczyć, czy jest w nich odwaga, czy nie zaczynają kalkulować. No, my za nich takich decyzji nie podejmujemy. Wydaje mi się, że Mircz, akurat odnosząc się do Borysa, jest świetnym zawodnikiem, wygrał spektakularnie z Gracjanem. Borysowi można było za dwie ostatnie walki, mimo że przegrane, gratulować, bo to były walki bardzo równe. Bardzo ciasno było na kartach punktowych, a dzisiaj po prostu no, trafił go kolanem, poprawił mocnym ciosem. No, taki jest ten sport. No, słuchajcie, no, ten sport kocha niespodzianki, ten sport lubi mocne ciosy, ten sport kocha nokauty, dlatego ludzie kupują bilety, włączają telewizor. No, raz ręka Borysa czy innego polskiego zawodnika jest w górze, innym razem musimy, zachowując obiektywizm, może nawet z pewnym bólem w sercu i z łezką, która się ukrywa pod powieką, ale jednak gratulować rywalom Polaków. Skoro już mówimy o końcach kariery, wiele mówiło się przed dzisiejszą galą o końcu kariery Michała Materli. Wiemy, że tego końca kariery ostatecznie najprawdopodobniej nie będzie. Rękawice nie zostały rzucone na matę. Ciężko byłoby pożegnać takiego wielkiego bohatera i chyba trzeba dziękować, że pomimo tych wszystkich perypetii życiowych, które były w ostatnim czasie, dzisiaj wiemy też, że prawa ręka nie działała, mimo wszystko pokazuje kawał wielkiego serducha. Szanując sport i Michała Materla, myślę, że nie mamy dzisiaj prawa, a przynajmniej ja sobie nie uzurpuję takiego prawa, żeby oceniać detalicznie występ Michała Materli. No bo jeśli w środę nie możesz podnieść kubka z herbatą, a w sobotę masz się bić na śmierć i życie, tak mówię w cudzysłowie przenośni, ale wiemy, jaki to jest brutalny, ciężki sport, to Michał to robi dla siebie, bo potrzebuje tego jego głowa, jego serce po tragedii rodzinnej. Robi to dla swojej rodziny, swoich przyjaciół, kolegów, którzy kupili bilety i przyszli dziś na tę galę. My nie wiemy dzisiaj, jak długo będzie trwała kariera Michała Materli. Myślę, że on jakąś siłą woli, charakterem, nawet ze świadomością ograniczeń własnego ciała i braku jednej ręki, po prostu no, musiał tutaj zawalczyć, bo on nie wie, czy jeszcze kiedykolwiek dane mu będzie walczyć w main evencie u siebie w mieście, u siebie w domu. A każdy zawodnik no, traktuje takie występy w sposób szczególny, emocjonalny, dlatego go rozumiem i dam sobie ten nawias poczekania do następnego występu Michała Materli, żeby wtedy jakby realnie zobaczyć, co już się nie zgadza, a co się wciąż zgadza. Dzisiaj moim zdaniem taki werdykt z naszej strony byłby nieelegancki, niegrzeczny, nieuprawniony, bo no, mamy to do siebie w tych czasach, że po prostu za kogoś chcemy coś kończyć. A ja myślę, że
za nikogo nie umrzemy i nie będziemy nikomu mówić, jak ma żyć i kiedy ma ewentualnie rzucać rękawice po raz ostatni na matę. W kwestii obiektywizmu i tego, co pan w tym momencie powiedział, że nie nam to rozliczać. Wielu znakomitych sportowców też dołączało do freakowych organizacji. Norman Park, Borys Mańkowski, Grzegorz Szulakowski. W tym momencie stanie się to również i z Kamilem Łaszczykiem. I czy to akurat na przykład Andrzej Wasilewski, czy inne osoby powinny rozliczać i Kamila, i lata pracy pana jako promotora w kwestii tego, czy Kamil może, czy nie może walczyć dla takiej federacji, bo w przypadku innych zawodników myślę, że nie było aż tak dużego poruszenia. Ja nie chcę uczestniczyć w grze medialnej mającej na celu nabicie komuś klików albo ruchu w jego mediach społecznościowych. Każdy pisze to, co uważa. Ja uważam, że zawodnik ma prawo podjąć jakąś decyzję, bo nauczyłem się w życiu, że my bardzo często oferujemy wyroki, podejmując jakieś decyzje albo wygłaszając opinie na podstawie na przykład naszej sytuacji ekonomicznej. A ludzie mają różną sytuację ekonomiczną w tych czasach. I ja na przykład w przypadku Kamila mogę się wypowiadać tylko za tę decyzję. Pozostawiłem jemu decyzję. Ja mu zaproponowałem walkę, wynegocjowałem dla niego bardzo atrakcyjne warunki. Powiedziałbym na poziomie garży o Mistrzostwo Świata, może nawet więcej, biorąc pod uwagę, ile się płaci w tej kategorii wagowej. I po prostu złożyłem mu te propozycje w imieniu Fame, bo uważam, że jeśli, wierząc w to, że Kamilowi się jeszcze coś uda zrobić w boksie, ale jeśli mu się nie uda, to nie chciałbym takiej sytuacji, żeby po odejściu na przykład Kamila z boksu, żeby zadzwonił do mnie za 2-3 lata i miał do mnie pretensje, że dzisiaj na coś go nie stać, że czegoś nie może zrobić, bo ktoś mu zabrał taką szansę albo go o pewnych rzeczach nie poinformował. Bo my bardzo często rozliczamy sportowców. Tutaj jakby wyłączam piłkarzy, bo dochodząc tam do pewnego poziomu finansowego i sportowego, wiadomo, że ci nie zabraknie do końca życia, ale wielu mistrzów, tych zwłaszcza w sportach indywidualnych, mniej komercyjnych, to przez kilka lat albo przy okazji Igrzysk Olimpijskich są bohaterami narodu, a potem po prostu no, mają codzienność, trudną egzystencję i zastanawiają się, jak związać po karierze koniec z końcem, bo poświęcili się dla kariery, często brakowało czasu na naukę, na rozwinięcie innych umiejętności, na założenie biznesu. Do tego dochodzi jakby kwestia utrzymania rodziny. Wiadomo, że jak brakuje pieniędzy, to często gdzieś tam się rodzą problemy, rodzą się frustracje, ludzie się zaczynają kłócić, więc no, tak jak powiedziałem, my nie mamy prawa oceniać nikogo przez swój pryzmat. Bo łatwo jest być promotorem i mówić, ktoś nie powinien czegoś robić, jak mieszkasz w pałacu, masz parę milionów na koncie i w zasadzie wstajesz rano, idziesz do garażu, zastanawiasz się, który samochód odpalić. A no myślę, że świat, codzienność w polskich sportach walki wygląda trochę inaczej i na przykład w boksie te złote szlafroki, te migoczące światła i ten blichtr, który gdzieś jest jakby taką nierozerwalną częścią tych sportów walki, on jest fajny w transmisji, on jest fajny na jeden wieczór, ale potem przychodzi codzienność, więc wydaje mi się, że trzeba w takich momentach zostawiać możliwość wyboru samym zawodnikom. Tomek Adamek ma szansę zostać mistrzem świata w swojej kategorii wagowej w boksie? Właśnie? Bardzo trudne zadanie. To jest bardzo mocna kategoria. Zwłaszcza, że no wiemy, im jest lżej, tym zawodnik tak w cudzysłowie się szybciej starzeje. No bo w kategorii ciężkiej czy kategorii półciężkiej często zawodnik jeszcze ma swój prime w wieku 36-37 lat. A jednak w tych kategoriach piórkowa, kogucia, to spada szybkość, spada gdzieś troszeczkę ten refleks i jest coraz trudniej. No Kamil skończył 30 lat. W tej wadze jest wielu świetnych Meksykanów, Amerykanów, Kubańczyków, Filipińczyków, więc no, zadanie potwornie trudne. Natomiast nikomu nie wolno odbierać marzeń. Na pewno jeśli się pojawi taka szansa, to Kamil będzie musiał pojechać na 2 miesiące na przykład do Stanów Zjednoczonych, żeby przede wszystkim sparingami z klasowymi rywalami przygotować się do takiej walki. Ale jak mówię, no dzisiaj konkurencja akurat w tych kategoriach jest po prostu szalona, jest niesamowita i to na pewno nie jest łatwe. Tomek Adamek w ostatnim czasie został wezwany do walki przez dwóch
freakfighterów, Ferrariego i pewnego byłego pięściarza z Częstochowy. Czy jest w ogóle szansa i możliwość, że Tomek Adamek by wystąpił na gali freakowej? Nie mam ostatnio kontaktu z Tomkiem. Wiem, że był w Polsce. Ja akurat przebywałem najpierw miesiąc w Katarze, później w Azji, więc nie wiem, co się dzieje, bo wylądowałem wczoraj. Tak naprawdę nie wiem, która jest godzina i czy zjeść za chwilę śniadanie czy kolację. Ale jeśli chodzi o Tomka, była już złożona propozycja jakiś czas temu. Tomek wtedy grzecznie podziękował mimo oferowanych wielkich pieniędzy, bo po prostu no, nie chciał w tym uczestniczyć. Tomek jest człowiekiem zamożnym, który zarobił dużo pieniędzy. Ja wiem, że on ciągle gada o powrotach, bo po prostu mu się nudzi. No, ci, którzy wyzywają Tomka, no, po prostu chcą zarobić pieniądze. Wracając do KSW, chciałem zapytać jeszcze o co-main event. Mówiło się, że to taki ludzki main event, walka Radka Paczuskiego z Tomkiem Romanowskim, kawał wielkiego serducha. No i dla jakich walk, jeżeli nie dla takich, przyciągać miliony przed telewizorem, bo to był naprawdę kawał wielkiego, świetnego widowiska. Duży sport, walka na fantastycznym poziomie, dwóch prawdziwych facetów, dwóch prawdziwych sportowców. W tej walce się wszystko zgadzało. I elementy techniczne, i taktyczne, sinusoida zdarzeń, ciężkie ciosy, napięcie, energetyka sali. No ale też myślę, że taka postawa dwóch twardych skurczybyków dookoła tej walki. Od ogłoszenia jej, przez konferencję, ważenie, po zachowanie po walce. No, to się chce oglądać. To myślę, że jest wizytówka prawdziwego sportu. Oby jak najwięcej takich walk. Tomek Romanowski w ogóle dawno już wyszedł ze strefy komfortu i dla niego nie ma gór nie do przejścia, że tak się wyrażę, czy walczy w półśredniej, czy w kategorii średniej. On bardzo często potrafi skradać rywalowi duszę. W walce dzisiaj to się nie udało, bo Radek jest kapitalnym zawodnikiem z wielkim charakterem, z wielkimi umiejętnościami. Żaden nie miał pretensji, czy inaczej, Radek nie miał pretensji o werdykt, bo walka była bardzo ciasna, bardzo bliska. Nie wiem, jak sędziowie liczyli ciosy, czy tam sobie znaczyli, czy mają jakieś specjalne maszynki do liczenia, ale no, fantastycznie to się oglądało i życzyłbym sobie, żeby każda z tych nadchodzących jeszcze 11 gal w 2023 roku przyniosła nam takie pojedynki. I na koniec zapytam, w zeszłym roku najważniejsza walka w KSW to była Pudzian versus Mamet. Teraz już Artur Szpilka trochę zlikował, że jest planowana walka Szpilka versus Pudzian. Jak ty się zapatrujesz na tą walkę i czy myślisz, że to przyćmi walkę Pudzian versus Mamet? Artur zawsze lubił wychodzić przed orkiestrę. Nie wiem, czy tutaj są zadowoleni właściciele federacji, jeśli przeczytali taką informację, ale ponieważ już się zaczęła pewna medialna gra w mediach społecznościowych między Arturem a Mariuszem, no to sądzę, że jednak to się za chwilę będzie materializować. No i myślę, że znowu tutaj będziemy pewnie mniej się zajmować poziomem sportowym w odniesieniu do najlepszych walk tej kategorii na świecie, tylko będziemy żyć emocjami, tym ładunkiem emocjonalnym, który się pojawi i będzie obecny przez kilka miesięcy. Ja sobie tak wyobrażam, że organizując galę i goszcząc na sportach walki, to można skutecznie odpowiedzieć dwoma komunikatami. Pierwszy to jest sport na najwyższym poziomie, a drugi emocje na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że po prostu Szpilka, Pudzian, must happen. To będzie big show, bo się musi wydarzyć. Na sam koniec jeszcze ode mnie. Ta koszula na pewno też bliska ciału, czyli boks. Nie chodzi o tą czarną koszulę. Nie wiedziałem, co się dzieje. Walka Krzysia Głowackiego w Manchesterze. No smutna wiadomość, czwarta runda i po wszystkim. Co pan o tym myśli? No ja mogę powiedzieć, że jest mi przykro, bo byłem z Krzyśkiem podczas tej najważniejszej walki w Prudential Center, kiedy najpierw był na deskach, a potem nokautował Marko Huka. Natomiast no, też wiemy, że czy boks, czy MMA to są ciężkie sporty. To są ciężkie sporty, które zabierają tym chłopakom mnóstwo zdrowia. I niestety, zwłaszcza w polskim boksie, no, myślę, że są zawodnicy, którzy w swoim prime byli świetni, którzy zakładali pasy mistrzów świata. Natomiast nie mam takiej pewności, że mogą żyć godni jak mistrzowie świata do końca swoich dni, z racji tego, że byli mistrzami świata. I no, po prostu Krzysiek chciał szansy, ale też chciał zarobić pieniądze i dlatego tę walkę wziął, no bo wiemy, że dzisiaj na zupełnie innym etapie jest w
schodzącym jak Poirier na innym etapie jest Krzysztof Głowacki. Także mam nadzieję, że wszystko w porządku ze zdrowiem. I tak jak mówię, ja nie oceniam jakby podjęcia tej decyzji przez zawodnika, bo on będzie po prostu musiał normalnie żyć, ma rodzinę, ma żonę, będzie musiał żyć w następnych latach i być może na przykład te pieniądze będą mu potrzebne do zainwestowania w jakiś biznes, żeby po prostu przynosiło mu to utrzymanie świadome, odpowiedzialne przez faceta rodziny i codzienności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.